Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu na kanale Farmer z Wielkopolski. Witam Was serdecznie w ten niedzielny już w sumie podwieczór lub wieczór. Mamy już w sumie godzinę, ja Wam zaraz pokażę, która godzina dokładnie. 23. I moi drodzy, witam Was w późnym vlogu na kanale, bo w sumie dzisiejszym vlogu, bo dzisiaj w sumie vloga nagrywam późnego dla Was, bo późno w ogóle wleci na kanał. Z tego względu, moi drodzy, że mamy dzisiaj niedzielę, godzinę już przed chwilą Wam pokazałem. Jestem sobie właśnie po zielonkę do klików, bo jak każdy dobrze pamięta, jak zresztą przez ten tydzień czasu daily, które właśnie na kanale trwało, to każdy dobrze wie, że do hodowli królików powróciłem i w ogóle jestem cały czas i nie zlikwidowałem, a miałem likwidować, ale już mówię, pierdzielę, to wolę już rozwijać dalej farmę, a szczególnie tym bardziej, że samiczka jest kotna. No i mam tu ze sobą dwa wiaderka, na dzisiaj na wieczór oraz na jutro na rano, bo jutro rano mamy poniedziałek jutro i znowu wyjeżdżam do sadu. Na godzinę już 7 muszę tam być i zrywać jeszcze czereśnie. Jak dobrze pójdzie, moi drodzy, to ostatni tydzień na czereśniach i koniec w tym roku, bo jest tak gorąco dzisiaj i wczoraj tak grzało na słońcu, że nie szło wytrzymać. Dzisiaj miałem jechać dla Was nagrywać wcześniej odcinek, bo akurat u wuja na łące jestem, bo po gospodarzach na łąki nie jeżdżę, bo mnie opierdzielą, że zrywam trawę, albo mogą mi się potruć kliki, bo nie wiadomo, od czego mogło być to przypadkiem. Za to wuja mam pewne w tym, że chociaż mi kliki nie pozdychają. No i także, moi drodzy, jak już mówiłem, upał powrócił przez ten weekend. No piątek było też gorąco, ale nie byłoby aż tak przesadnie, bo w piątek było, jak dobrze pamiętam, 27 stopni na słońcu, a dzisiaj i wczoraj, w sobotę i dzisiaj w niedzielę, właśnie w ten dzień było ponad 30 stopni u mnie na słońcu. To naprawdę masakra. No dzisiaj to ja dopiero jak inną przyjechałem, bo w niedzielka to się troszeczkę czasu z rodzinką spędziło, szczególnie tam żeśmy wyjechali i wróciliśmy. No i akurat, moi drodzy, no późno na Was nagrywam, bo nie było mnie praktycznie w domu od popołudnia. Po 13 żeśmy wyjeżdżali, a wcześniej nie pasowało mi nic nagrać, bo upał, no to nie będę przecież nic na tym dworzu przede wszystkim dla Was nagrywał. Ja wiadomo. Ale moi drodzy, no upał jak upał, żniwa wielkimi krokami. Żniwa praktycznie jak dobrze pójdzie, to już chyba teraz będziemy za niedługo zaczynać. No w sumie z tatą wyjadę chyba prędzej, więc na czereśniach raczej mi za długo nie będzie. Ostatni tydzień czereśni, bo zobaczcie, uwija tutaj żyto z tyłu, zaczyna się na łące, ale tu zaraz jest też pole jego, które zresztą pokazywałem. No żyto już nadaje się do koszenia, nie ukrywając, jeszcze gdzie nigdzie może być lekko zielone, ale większa część pola, tu widać, że nadaje się ono do koszenia. Tak samo pozostałe zboża, już na YouTube patrzyłem, że już dużo osób wystartowało ze żniwami, więc no obfitych plonów Wam życzę przede wszystkim jeszcze raz. No i pamiętajcie, moi drodzy, o zostawieniu łapeczki w górę pod filmem, komentarza, udostępnienia innym oraz standardowo zapraszam na kanały Jarosław Stankiewicz, AgroZetosiak oraz mój kanał drugi gamingowy, od którego teraz ruszyłem, Mati Farmer V2. Bardzo serdecznie zapraszam do komentowania, udostępnienia i lajkowania przede wszystkim filmów, vlogów na kanale oraz jeżeli macie jakieś pytanka do filmów, to zadawajcie pod postami na karcie społeczności lub i też, moi drodzy, zadawajcie je pod każdym nowym filmem czy vlogiem. No i moi drodzy, co? Lecimy. No pierwszy tydzień daily udało się, no aby wczoraj nie było ten jeden dzień, aby był zamiast tego shorts. Po prostu nie wyrobiłem się i w ogóle wczoraj nie miałem dla Was czego za bardzo wrzucić. Nie nagrywałem wczoraj nic, więc za wczorajszego braku filma przepraszam. Ale no, nadrabiam go dzisiaj i
nie zatrzymuję się, lecę dalej z tymi właśnie daily. Skoro pierwszy tydzień udał się, tym bardziej, że od 1 lipca ruszyłem, no to dzisiaj mamy 9, jutro mamy już 10 lipca. No już naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Więc no także, moi drodzy, lecimy, nie zatrzymuję się. Na obu kanałach, daily na kanale. Na tym kanale właśnie Kormierz Wielkopolski, jak i też daily, moi drodzy, wracają na kanale tutaj, na tym tej farmie Wielkopolski, jak i też na kanale będą filmy daily na Matki Farmer V2. Otóż tego wieczorkiem teraz jestem, powsikałem się w końcu na tym sprayem na komary, bo tak mnie ostatnio gryzły. Zajechałem do domu, na to za chwilę się musiałem drapać, bo nie szło u góry wytrzymać. A tak czy siako zaś jestem popsikany i w razie W mam pewność, że nie przylatują. Więc chociaż i tyle, bo bym nie wytrzymał długi dzień na łące, tam jak i w ogóle. I ogółem, moi drodzy, no co, ten tydzień, po weekendzie praktycznie już jutro, pośród, że jadę na czereśnie od rana, to też. Po drugie, nie zatrzymując się, lecę z daily filmami, z daily vlogami na kanale. Na tym właśnie Farmy Wielkopolski, jak i też codziennie będą się pojawiać o godzinie 17.30 nowe filmy właśnie z Farming, z gry Farming Simulator, więc na kanale gamingowym tylko i wyłącznie gra Farming Simulator. Nic innego nie gram, po prostu inne gry nie interesują mnie, nie gram w nie. Po prostu wolę farminga i dla odróżnienia zobaczyć, jak to wygląda właśnie rozwijając swój kanał drugi. Pamiętajcie, że do końca tego roku na tym kanale chciałbym osiągnąć 500 subików, a na 500 subików czeka dla was fajna niespodzianka, więc także po 500 subików mam już 365, za co wam serdecznie dziękuję. No i oby fajnie by było, jakby dało radę nam osiągnąć właśnie ten próg właśnie na moim kanale do końca tego roku. Czyli w sumie brakuje jeszcze, moi drodzy, 160 subskrypcji brakuje w sumie, żeby osiągnąć, jeśli nie mylę, bo to różnie bywa, bo sami ludzie na chwilkę zasubskrybują, a tak to jest inaczej, więc naprawdę bardzo bym chciał osiągnąć ten cel do końca tego roku. A przede wszystkim wy pewnie też czekacie na niespodziankę, więc kto czeka za niespodzianką na 500 subskrypcji, no to dawajcie znać w komentarzach, bo ja już też nie mogę się dla was naczekać, poczekać i naczekać, kiedy ja to mniej więcej osiągnę. I wy zapewne tak samo czekacie za tą niespodzianką, co na 500 subskrypcji. Niestety nie mogę powiedzieć, bo ta niespodzianka, wiadomo, że niespodzianka to niespodzianka, więc tak czy siak i tak bym wam nie powiedział i tak. Więc tak to w sumie wygląda. Napiszcie, moi drodzy, jak tam pogoda u was, szczególnie z innych województw, bo tutaj u nas przez ten weekend, sobota, niedziela, no dało zaszaleć. No dzisiaj to do basenu w sumie wszedłem, taka cieplutka woda, że aż nie chciało się tak szybko wychodzić z niej. Więc naprawdę z godzinkę siedziałem i to pewnie z sadu wrócę i te zapowiadałem upały jeszcze, więc teraz do tych żniw, żeby pogoda się nie spieprzyła, no to fajnie by było, jakby grzało i tak dalej. A z drugiej strony trochę źle, bo gorąco i upał, że podczas koszenia, no to nie wiadomo, czy coś się nie wydarzy. Proszę wam powiem, moi drodzy, że w tym tygodniu, no to nie dość, że daily filmy robiłem, to jeszcze sporo pożarów było, bo daleko mnie, jak i w innych miejscowościach, tutaj właśnie z Wielkopolsce praktycznie, na tej właśnie w tej miejscowości i ja, w okolicy miejscowości moich, no to kilka pożarów było widocznych, że nie było widać ognia, a było widać, jak się unosi bardzo gęsty dym. No z tego powodu miałem dzwonić na straż, ale nie dzwoniłem, po prostu mam kolegę, który jest straży i do niego pisałem i dzwoniłem w sumie, że pali się i jak możecie, to ruszajcie. I tak jak, no i nie wiem, czy ruszyli, czy nie, bo mi do tej pory nie odpisał. Ale odczytać, odczytał wiadomość, bo może fajnie ruszyli. Więc no. Ja, moi drodzy, nie dzwoniłem na straż z tego względu, że no ryzyk fizyk, bo nie wiadomo,
od kogo odbiorę, a w sumie to ja nie wiem, jak to jest z tą strażą, czy każda straż pożarna, czy tam jak mają swoje numery telefonu, czy tam jak, bo w sumie nie wiem, bo w straży nie jestem i tak dalej, więc no praktycznie nie wiem, jak to z tym wszystkim bywa. Ale no, moi drodzy, nie temat dzisiejszy, bo temat dokładnie też łąk. Jak widzicie, u wuja jestem na łące i gdzie nigdzie właśnie staram się zrywać mlecz do królików, ze względu na to, że króliki bardzo lubią. Tym bardziej, moi drodzy, jeszcze wam powiem, że samiczka kotna, która jest, to widać, że w brzuchu czuć, bo wyczułem ostatnio chyba 7 kulek w brzuchu mniej więcej. No to jestem ciekaw, ile będzie miała, czy będzie miała 8, czy będzie miała więcej, czy będzie miała mniej. Ale na tą chwilę wyczułem 7 kulek, bo przedwczoraj sprawdzałem, jaki no sadu wróciłem i tak dalej, więc no praktycznie, moi drodzy, jakby to powiedzieć, widziałem i wyczułem, więc no jestem ciekaw, ile będzie miała. Raczej obstawiam, że już do żniw się nie wykoci, raczej po żniwach powinna się wykocić i tak dalej, więc no niestety to, co mi padło, to padło, ale też będą odsadzane, bo jeszcze są z matką, więc myślę, że jeszcze przed żniwami je odsadzę. A tym bardziej, że teraz jak tak gorąco i króliki robią, produkują tego towaru, czyli obornik, no to wywalam im co tydzień, ze względu na to, że tak gorąco, mokro, bo wiadomo, wody wyleją, czy się zdarzy, że wyleją wodę i mają bardzo mokro, więc wolę wylać i zacząć wyrzucić oborniki i tam wywalić. I za to mają tydzień sucho. Tak jak upały i w ogóle, no to w tamtym roku ja miałem króliki i miałem więcej. W sumie miałem więcej i mniej, bo też było mniej i więcej. No to moi teraz wam powiem, że obornik wywalałem co półtora tygodnia, to był jeszcze bardziej mokry i bardziej więcej tego materiału przybywało. A tak czy inaczej, no w tym roku jakoś towaru jeszcze póki co szału nie ma, ale gdy się farma rozwinie i hodowle zwierząt, nowe nabytki będą i tak dalej, będzie tego towaru przybywać, no to zobaczcie, ile będzie za rok, jak będzie rozrzucanie obornika na właśnie ogródek. Tym bardziej, że na następny rok planów tyle, że nie wiem, czy zdążę zrealizować. Tak samo na kolejne lata mam rozwinięte. Póki co to mam takie, jakie mam, żeby do końca tego roku więcej nowych nabytków się pojawiło. I szczególnie na to tutaj zwrócę uwagę, żeby farma się rozwijała. Wypłata wczoraj była szczereśni. Zarobiłem sobie ponad 200. Może i mało, ale na razie mam 200, ale jeszcze nie z całego tygodnia, bo jeszcze jutro mam dostać. Ciekawe, ile jeszcze jutro będę miał. Ale no, 200, no to jakoś coś. Wiadomo, że to mało, jak na tyle kilo, ile mam, ale po prostu, no jak już mówiłem, mała, śmieszna cena i po prostu taka cena to mnie już rozbawia. Za rok się może no sadu tutaj będzie jeździć, to może gdzieś indziej sobie pojadę, ale zobaczę, jak to będzie przede wszystkim na to wyglądało. No wiadomo, że te 200 to też zawsze coś. Ja jakoś na długo nie przeżyję i na rozwój farmy, jeśli tak bym miał dalej robić, no to też bardziej, ale no wolę już do innej raczej roboty iść, jak po czereśniach i w ogóle z nadmorza, bo teraz jak będą żniwa, no to do roboty raczej nie będę szedł. Do roboty jedynie pójdę, no to prawdopodobnie może do zwalania zboża, jak po gospodarza będę statum jeździł, będą potrzebować pomocy, no to wtedy. A tak czy inaczej, no to nigdzie indziej nie, dopóki nie robota się znajdzie dopiero po wakacjach, wrócimy z nadmorza, bo miałem w sumie za tydzień w sobotę wyjeżdżać, mieliśmy wyjeżdżać w sumie, ale wyszło jak wyszło i zobaczymy, jak będą żniwa długo trwać. Więc moi drodzy, na ten moment to jest wszystko. Będą filmy, będą vlogi, będą będzie bardzo dużo filmów ze żniw, prac pożniwnych i tak dalej, więc śledźcie na bieżąco, bo już żyła naprawdę wielkimi krokami, więc jeszcze troszkę i kombajny tutaj ruszą po miejscowościach, koło mnie, koło domu też będą kombajny przejeżdżać, bo tak jest co roku, więc tym bardziej, moi drodzy, będzie się mocno działo, więc ja wam życzę obfitych planów jeszcze raz. No i pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, komentarza, udostępnienia innym oraz zapraszam na kanały, które wymieniałem i widzimy się w kolejnym dniu daily już jutro, czyli w poniedziałek o godzinie 18, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie, cześć!